Tegoroczny październik żegna Kujawy deszczowo, ale ciepło. A jak przywita nas listopad? Sprawdźmy. Angelika Bednarska, witam Państwa i zapraszam na aktualne prognozy. Dzisiejsza noc w całej Polsce będzie pochmurna i też deszczowa. O poranku termometry średnio wskażą od 8 do 10 stopni, chłodniej na północy. Tutaj prognozujemy od 3 do 7, w górach spadki do 2 stopni Celsjusza. Wiatr nadal będzie dość silny, w porywach do 50, a w regionach południowych nawet do 70 km na godzinę. Jutro, drodzy Państwo, pogodowy stary przejmie już ośrodek wyżowy, dzięki któremu powróci całkiem pogodne niebo. Dopiero w drugiej części dnia chmur stopniowo zacznie przybywać i lokalnie pojawią się niewielkie opady deszczu. Parasole szczególnie przydadzą się mieszkańcom Szczecina, Lublina, Rzeszowa oraz Krakowa. Jak na pierwszy dzień listopada, termometry w dalszym ciągu będą wskazywały bardzo wysokie wartości. Od 9 stopni w Olsztynie i do nawet 15 w okolicach Wrocławia. Co w regionie? Otóż zarówno wieczorem, jak i w nocy nad województwem przeważać będą frontowe chmury, które przyniosą lokalne opady deszczu. O poranku temperatura będzie dość zróżnicowana. W Tucholi około 4 stopni, w Toruniu, w Brodnicy 6, a we Wrocławku nawet 8. Wiatr w naszym województwie rozpędzi się do 55 km na godzinę. Jutro do południa zachmurzenie będzie jeszcze niewielkie i pojawi się sporo lokalnych rozpogodzeń, ale już w drugiej części dnia nastąpi wzrost zachmurzenia i w pasie południowym niewykluczone są przelotne opady deszczu. Tutaj też najcieplej, około 13 stopni, a im wyżej na północ województwa, tym chłodniej. W Tucholi i w Grudziądzu maksymalnie 9. Na teraz to już wszystkie informacje. Życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia.